taki na kuli. Trzyletni Nathan Leda z Chodzieży to na pierwszy rzut oka szczęśliwe i pogodne dziecko. Chodzi do przedszkola, bawi się z rówieśnikami. Życie doświadczyło go jednak w okrutny sposób. Natanek urodził się bez łóżka i zaczęliśmy poszukiwania w kierunku diagnozy, bo nikt z lekarzy tutejszych nie wiedział, co to w ogóle jest. I trafiliśmy do Kajetan. Miał wtedy około pół roczku i tam właśnie stwierdzili mikrocję z atrezją. Czyli zamknięty przewód słuchowy. To sprawia, że Nathan słyszy tylko w 50%. Do tego dochodzi zespół Goldenhara. To rzadkie schorzenie objawia się niedostatecznie rozwiniętymi uszami, nosem czy szczęką. Chłopiec ma także problem z lewą stroną twarzy. Pracuje z fizjoterapeutami i logopedami. Terapia Nathana jest wielowątkowa, można powiedzieć. Jest to i integracja sensoryczna, która ma za zadanie wzmocnić troszeczkę jego mięśnie. Są to zajęcia z psychologiem, które pomagają mu się otworzyć bardziej na świat, zrozumieć niektóre jego elementy. Ratunkiem dla chłopca jest kosztowna operacja w Los Angeles. Jej koszt to ponad 300 tysięcy złotych. Lekarze mieliby odtworzyć ucho Nathana oraz wszczepić implant, dzięki któremu dziecko zacznie słyszeć. Zespół doktora Youssefa Tahiriego już czeka, jednak aby marzenia chłopca się spełniły, brakuje ponad 200 tysięcy złotych. Nasze nadzieje są ogromne, już się nie możemy doczekać, żeby miał już normalne łóżko, żeby normalnie słyszał. Myślę, że to się wszystko dobrze skończy dzięki modlitwom, które ofiaruję za niego. Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka pieniędzy na zabieg w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory udało się uzbierać blisko 92 tysiące złotych. To zaledwie 30% potrzebnej kwoty. Internetowa zbiórka potrwa do 11 października.